Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku kolejny już raz znalazło się w gronie laureatów 11. edycji Gazel Biznesu, której organizatorem był ogólnopolski dziennik Puls Biznesu, a autorem rankingu firma Kofas Poland, specjalista w dziedzinie informacji gospodarczej. Gazele Biznesu to najbardziej dynamicznie rozwijające się w kraju małe i średnie firmy. Sopocka Gala była 11. spotkaniem z przedsiębiorcami z 248 firm z województwa pomorskiego, nagrodzonymi tytułami Gazeli Biznesu 2010. Podczas gali nagrodzono jedynie 5 słupskich firm. Wśród nich najwyżej uplasowało się PGK, które w 2010 roku odnotowało znaczny wzrost przychodu o blisko 143%. Podczas dzisiejszej uroczystości nagrodzimy laureatów, którzy znaleźli się w wyjątkowej 11. edycji rankingu Gazele Biznesu, rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim. Organizatorem dzisiejszej uroczystości, ale przede wszystkim organizatorem plebiscytu Gazele Biznesu jest wydawca dziennika gospodarczego Puls Biznesu, Boniew Biznes Polska. Proszę o wielkie brawa. I proszę o brawa. To już trzeci raz, odkąd mam przyjemność i zaszczyt kierowania przedsiębiorstwem, udaje nam się. Uzyskujemy dzięki ciężkiej pracy załogi, zarządu i właściwemu kierowaniu tym przedsiębiorstwem osiągnąć takie obiektywnie oceniane laury. Drodzy Państwo, to co w dzisiejszym wystąpieniu powiedzieli organizatorzy, to że tej gazeli nie można kupić, nie można jej załatwić. To jest dla mnie argument, który dowodzi, iż warto ubiegać się o te zaszczyty, iż warto dobrze pracować. My jako przedsiębiorstwo staramy się robić to jak najlepiej. Jesteśmy dzięki temu postrzegani w przedsiębiorstwie, czy w otoczeniu tego przedsiębiorstwa w mieście, jako firma wiarygodna, rzetelna i dobra. Cóż to oznacza dla nas? To jest kolejny zastrzyk adrenaliny. To jest kolejny doping do lepszej pracy. W tych trudnych, czekających nas miesiącach i latach myślę, że jest to dobry kierunek i że właściwie potrafimy spożytkować zaufanie, którym nas obdarzono i środki, którymi dysponujemy. Stale rozwijamy przedsiębiorstwo. Dynamika wzrostu w tym ostatnim rankingu to jest prawie 143%.
takiego czegoś nie było już bardzo dawno. Ponad prawie 1000 pozycji skok w rankingu. To jest coś, czego wcześniej nie osiągnęliśmy. Jest się czym pochwalić, ale też jest powód do refleksji, do zastanowienia, jak dalej realizować te przedsięwzięcia i zadania, które przed nami. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Załodze, przede wszystkim zarządowi, tym, z którymi współpracuję. Dziękuję otoczeniu przedsiębiorstwa, klientom, bo to przecież bez nich nie byłoby możliwe. Jest mi bardzo miło, jest to kolejny powód do satysfakcji. Przyjemności, które czekają nas z tego powodu, są bardzo krótkie, ale obowiązki i wyzwania przed nami znaczące.